No, będę opowiadał. Tam w 1621 to były jazdy. No, ale zawsze lubiłem historię, jak głupi się uczyłem fizyki i matematyki. No, ja pierdzielę. Fizyka i matematyka, co za aspołeczne zupełnie przedmioty. Nie możesz pogadać na przykład o wyprowadzeniu tego e równa się mc kwadrat. No, mogę wyprowadzić wam wykres, ktoś jest ciekawy? Ale o innych ciekawych rzeczach, ty, które zachodzą lepiej w przyrodzie, możesz pogadać. No, na przykład rozmnażanie się paprotników. Mogę na przykład o indukcji elektrycznej pogadać i o tym, jak by wyglądało bezprzewodowe komputery, jakby działały. Uwaga, uwaga, no to teraz nawijaj. Nie, no to jest ja. Ale to jest tak z grzejnikami indukcyjnymi, kojarzycie? Whatever. No i tam ty miałeś jakieś pytanie, czekaj. Wpływ zorzy polarnej na miesiączkowanie samicy pingwina, tak? No. Jaki jest wpływ zorzy polarnej na miesiączkowanie samicy pingwina? To zależy, czy jest w stadzie, czy jest osobno. Nie, serio, ale to nie będę wchodził w szczegóły. Jak ja się cieszę, jak słyszę ludzi, którzy znają Abe'a. Boże święty. Abe, Odyssey. Exodus. Munch Odyssey później Stranger's Wrath. Dużo tego. I Rock, ile miałeś dziewczyn w dzieciństwie? W jakim dzieciństwie? Też to przeczytałem. W dzieciństwie. Całą klasę! Buja! Słuchajcie, ja w czwartej klasie byłem przewodniczącym klasy, miałem takie branie, że ło! Czy to było w trzeciej? Chyba w czwartej. Bezoki pisze, Nexus i Flame mi, po przekaście Rockowi, że Halle Berry ma 6 palców u stopy. Rock powiedział, że chciałby spędzić z nią noc. No, naprawdę, ostatnia rzecz, jaką bym liczył, to palce. Jeśli ma parę piersi, to wszystko jest okej. Okay. Jak ma więcej, no to niepokojąco by było. Ewentualna misjonarza ci warto mi tą nogę zarzuci na plecy, nie? Czyli tylko przez 3 sekundy, what the fuck, whatever. Będzie krzyczeć dwoma głowami, kurczę, w ogóle. Doesn't matter, had sex. Still had sex. W ogóle widziałeś filmik Groja, gdzie Mishor został trenerem jego w strzelaniu pistoletem? No, było bardzo fajnie, dopóki ta laska nie zrobiła kupy. No. Wtedy uznałem, że właściwie lepiej mu tego nie pokazywać. Jezu. No, jaki chory umysł wymyślił, że jak się strzeli kobiecie w tyłek, giwerą w tyłek, to poleci jej nieraz, parę razy pod rząd, kurde, duży jeden wielgachny klocuch. Plocy. Wiesz, no to różne doświadczenia ludzie mają w życiu, no. Angelina Jolie przez G, o kurde. Goli. O Boże. Tam. Jak to jest mój mentor, lubi historię. Czy oglądasz trudne sprawy? O, to jest trudna sprawa. Nie, znaczy, nie oglądam trudnych spraw, ale miałem ochotę ze znajomymi nakręcić właśnie film Proste sprawy, albo Banalne sprawy. Dlaczego ty? Dlaczego ty, tak. Remigiusz Masiaszek obudził się w swoim łóżeczku, dowiadując się przez telefon, że jego podobizna została umieszczona w billboardzie w niektórych najważniejszych miastach Polski. Naprawdę nie wiedziałem, co się dzieje. Myślałem, że będę musiał kogoś poturbować. Jeszcze do wczoraj to był zwyczajny billboard, ale dzisiaj widzimy tu niepokojącego osobnika. Co się stało? Zadaliśmy te pytania w bardzo ważnych miejscach. 35-letni Remigiusz udał się gdzieś tam. To jest zawsze tak 35-latka. Tak, tak, tak. 36-letni Remigiusz udał się codziennie jak rano po bułki. I stanął zszokowany, gdy zobaczył swoją twarz na billboardzie. Bułki poleciały mu na ziemię, pobiegł do domu, zapominając o reszcie zakupów.
Nie, tam powinno się uciąć. A co to jest? Czemu tam jest moja twarz? O co tutaj chodzi? Nie no, ja muszę zadzwonić do Mariolki. Wy wiecie, jak te seriole się zaczynają? Zazwyczaj jest tam taki znaczek zielony miasta. Zazwyczaj jest Wrocław. Właśnie tutaj urodził się bla 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 bla. To właśnie zawsze w każdym odcinku to jest ten sama sceneria, tylko po prostu jest, wiecie, wymazane miasto i wciśnięte jakieś inne, nie? O Jezu, przepraszam. No. Max Kolonko mod. Max Kolonko mod. Będziesz na Polkonie. Jak starczy czasu, to może tak, kurczę. Właśnie, ktoś się wybiera z was na ten Polkon? Nawet nie wiem, na Polkon to jest pod koniec gdzieś tam chyba wakacji. No, w lipcu jest Krakon. My jedziemy. Krakon? Tak? Cześć. Krakon. Tak. Hej, Żuber. Polkon jest w Warszawie od 29 sierpnia. A do Krakowa to ja bym pojechał. Kiedy wychodzi ten Krakon? Krakon? 25-20. Nie wiem, pod koniec samego czwartku do niedzieli. Kurde. No jakoś tak jak Flemi mówi. Krakon, sprawdzam. Ale Krakon jest chyba bardziej pod kulturę azjatycką nastawiony. Mam, to idziemy się pośmiać. Będą Azjatki? To ja jadę. Azjatek nie będzie, będą chłopcy, ale będą, którzy wyglądają jak Azjatki. Albo zrobieni. Domenasai! Kawaii! Tentakos! Domenasai! 25-28, no gdzieś bym pojechał na taki event. Jak będziecie gdzieś jechali, panowie, to ja chętnie pojadę, tylko żeby się nie skończyło tak jak ostatnio. Przepraszam, Rok, ale nie wiem, czy wiesz, ostatni weekend lipca to jest paintball z Rojem we Wrocławiu. Aha, no właśnie, no widzicie, to już jestem, mam zaklepane. Ostatni weekend lipca? Kiedy to? To już wiem czemu. To jest właśnie 27-28. Tam. A, no to nie, sorry chłopaki, nie jadę na Krakon. Nie, chciałeś powiedzieć, czwartek, piątek jedziemy na Krakon, sobota, niedziela jedziemy do Wrocka. A można byłoby coś takiego przecież zrobić? No to jest głupie, ci powiem. To nawet ja bym tak zrobić, Wakacje. A to Cortisa trzeba. Seto, ty przyjedziesz przecież na pewno do Wrocławia, nie? Oczywiście. No bo to paintball. Ja właśnie teraz sobie przypomniałem, czemu ja z synem chodzę na kosza, bo muszę trochę kondycji złapać, żeby na te Armia Roka kontra Armia Roja. Play me, my zrobimy swoją armię. To ja będę sędzią. Rok, co studiowałeś? Najpierw budownictwo, bez powodzenia, potem dziennikarstwo, już trochę lepszym powodzeniem. Ale dziennikarstwo to takie właściwie, to nie jest studiowanie. Czy nie polecam nikomu dziennikarstwa, chociaż bardzo dobrze wspominam tą uczelnię i doskonale i wielu rzeczy się nauczyłem, ale tak naprawdę uważam, że to jest tak trochę sztuka dla sztuki. Bo człowiek powinien chodzić na taką uczelnię, która go... Znaczy, no, trudno się interesować dziennikarstwem samym w sobie. Ja dużo bardziej bym na przykład wolał skończyć, ja wiem, jakąś filologię i potem w ramach tego... Nie, filologia też do dupy. Nie, to jest fabryka bezrobotnych, chłopie. Nie. Chodzi mi o to, na przykład wolałbym na przykład skończyć jakąś informatykę albo właśnie budownictwo, a potem ewentualnie zostać dziennikarzem i o tym pisać, nie? Tylko, że... No bo... Kurczę, no. Nie wiem, jaką analogię znaleźć w życiu, bo... No dziennikarstwo to nie jest, to jest pisanie o swoich pasjach tak naprawdę, jeżeli coś się pasjonuje, jeżeli coś, no to o tym... Jak dodatek działa po prostu do czegoś innego, tak panie, to brzmi. To tak jakby, ja wiem, wiesz, jak masz hobby, teraz niech ja spróbuję poszukać dobrej analogii, jak masz hobby, na przykład zbieranie znaczków, no to git, nie? To możesz o tym mówić, a to tak jakbyś poszedł na uczelnię, w której się mówi o tym, co to jest hobby, nie? Nauczyłeś się na studiach, co to jest hobby, nie? Ale żadnego hobby nie masz. Oh. Wow. So deep. No nie wiem właśnie, teraz trudno to wyjaśnić, ale gdzieś tam mi cały czas pokutuje w świadomości ta myśl, że dziennikarstwo samo w sobie to jest słaby pomysł, nie? Filologia to słaby pomysł, nie idźcie tam. W ogóle większość uczelni to jest słaby pomysł w dzisiejszych czasach, bo tak naprawdę liczy się tylko to czego się nauczycie. I tyle, no.
Polsce dużo kierunków jest do dupy, więc... Chciałeś powiedzieć to, czego się nauczycie chyba na własną rękę. No, na własną rękę, na tych studiach. Dokładnie. No, ja wspominam piękne przedmioty, na których uczyłem się takich rzeczy jak... Co to jest zadanie domowe? Po angielsku. No, dajcie spokój. I ubieranie, wiecie, w mądre słowa rzeczy, o których człowiek ma już od x lat pojęcie. A, i po co jest zadanie domowe oczywiście, co? Za 4 czy tam pół roku dostajecie na egzaminie pytanie, co to jest zadanie domowe. Jest to zadanie, które trzeba... No i wiesz, i najśmieszniejsze jest to, że nie możesz tego czasami własnymi słowami napisać, bo według podręcznika jakiegoś tam super gościa Elbneryga, Leroya Fapmana, to jest sposób jakiś tam, jak tego nie napiszesz w ten sposób, to po prostu pani profesor, ewentualnie doktor powie ci, że jesteś nieudacznikiem i ci bawisz gdzieś indziej. To już niepotrzebne miejsce na studiach. Ci ludzie też muszą spełniać jakieś swoje ambicje, a nie muszą wierzyć, że to, czego uczą, jest ważne, nie? Bo jak nagle się przekonujesz, że przez całe życie, wiesz, uczyłeś czegoś, co i tak jest do dupy ogólnie i każdy ma to w nosie i tak robi po swojemu, no to trochę przykre, nie? Budownictwo i informatyka to całkiem przeciwne kierunki względem dziennikarstwa, więc jak to pogodzić? Znaczy, chodzi mi o coś takiego. Jeżeli na przykład masz talent do pisania i sprawia ci to przyjemność, to idziesz na budownictwo... Znaczy... Kurczę, no... Ty musisz układać cegły, idziesz na budownictwo. Nie, no, z reguły pisanie to jest uzupełnienie jakiejś pasji, nie? Że na przykład coś was pasjonuje i zaczynacie o tym pisać, nie? Pisanie samo sobie jest do dupy, bo o czym będziecie pisać? O tym, że fajnie się pisze? No bo nie będę pisał... Napiszę wiersz. Pisanie długopisem to rzecz wspaniała. Wie o tym Polska cała, nie? Czy coś w tym dosyć... Znaczy, pisanie dla pisania jest bez sensu. To znaczy, krótko mówiąc, jak na przykład interesujecie się drzewami i was tak pasjonują, znacie każdy gatunek, rodzaje kory, kiedy kwitną, kiedy coś tam, i wtedy sięgacie po pióro i opisujecie to, to ma sens, nie? No, takie pisanie... Pisanie i dziennikarstwo jest uzupełnieniem jakiejś innej pasji. I samo w sobie nie jest zawodem, moim zdaniem. Teraz też jest skosował, Gorgon. Co? Nieważne. Wtedy byłeś w Lejmie, czy nie? Co? Wtedy byłeś? Tak. Niestety, od razu mi się to rzuciło w oczy, co napisał. Jezus Maria. To będzie mnie męczyć do końca świata. Jaki film ci się najbardziej podobał? Pewnie Matrix, prawda? No, myślę, że na topie jest Matrix, ale było kilka rzeczy. Na przykład bardzo mi się podobało Equilibrium też. Jest mnóstwo filmów. Ja na przykład też lubię takie starsze filmy. Dziwna para z 1960 roku z Walterem Matthau i z Jackiem Lemonem. To jest w ogóle klasyk komedii dla mnie. Z dialogami po prostu genialnymi. Z tetryczałych tetryków też jest taki film Grumpy Old Man i Grumpier Old Man. Dla mnie po prostu są bombowe filmy. Bardzo, bardzo, bardzo lubię. Ale ze współczesnych rzeczy lubię po prostu. Ja lubię science fiction, lubię takie. Tego typu. Przecież lubię też sensacje. Dużo rzeczy lubię. Ale faktycznie, jak pierwszy film, jaki mi przychodzi na myśl, kiedy ktoś pyta o mój ulubiony, to jest Matrix właśnie. Serio? No. Ja myślałem, że sobie żartuję. Nie, serio. Ja to tak sobie lubię Matrix. Nie, Matrix genialny film. Bo ty nie wiesz, o co chodzi. Tam są dwa światy, wiesz? No co ty nie powiesz? Jo! To teraz to jest mój ulubiony film. Słuchaj, stary, dla mnie, jeżeli ktoś nie lubi Matrixa, to znaczy, że nie wie, o co chodzi. Że jak już wiesz, o co chodzi, to nie można tego nie lubić. Ja wiem, o co tam chodzi. Tam wiesz. Skup się na 1510 czy coś. To jest po prostu. To jest dzieło sztuki. Idę odbić Olsztyn sam. Nie, Matrix jest genialny. Mówiłeś, że zrezygnowałeś z budownictwa, co cię najbardziej przeraziło, ale interesujący ten, każdy się interesuje tym. Co mnie najbardziej przeraziło? Pieprzone kolejki na polibudzie do dziekanatu.
Bez kitu, to jest jeden z głównych powodów, dla których olałem, kurde, polibudę. Znaczy nie wiem jak to jest teraz, pewnie teraz jest w ogóle ekstra, ale za moich czasów to się stało, kurde, po 5 godzin. A ja jeszcze jestem taki dosyć porządny i się nie wpieprzam w kolejkę. I za każdym razem jak widzę tych tumanów, którzy włażą na krzywy ryj, wiesz, w kolejkę, a ja muszę przez to stać dłużej, to mnie szlak trafia. Gówniany system był. Uczelnia techniczna, informatyka i tam mnóstwo wydziałów takich, które się zajmują jakimiś współczesnymi problemami techniki, a rozwiązania, kurde, z epoki kamienia łupanego przez wiele lat. No tragedia była, tragedia. Ja polibudę strasznie fatalnie wspominam. Mimo, że w zasadzie nie najgorzej mi tam szło, przynajmniej do trzeciego roku. Ale no mam nadzieję, że teraz jest lepiej. Ale kiedyś był koszmar. Tam był taki system, że jeżeli miałeś słabe wyniki w nauce, przez słabe rozumiem, że na przykład zaliczyłeś cały rok, ale miałeś na przykład średnią w okolicach między 3 a 4, no powiedzmy bliżej 3, to dostawałeś taki numer, za pośrednictwem którego się zapisywałeś na kolejne przedmioty na następny rok i twój numer był już tak słaby, że dostawałeś najbardziej gównianych wykładowców i najbardziej gówniane godziny. Czyli zamiast pomóc tym, którzy, wiesz, którzy przeszli, ale radzą sobie gorzej, to oni im jeszcze kłody pod nogi rzucali. No i taki właściwie też trochę wyścig szczurów. No, ale może teraz jest inaczej. Nie wiem. Ale byli ludzie, którzy sobie świetnie radzili i na pewno mają dobre wspomnienia. No to teraz ludzie mówią, że niby też nie jest lepiej i że teraz są jeszcze większe cyrki z systemem rekrutacji. No to jest tragedia, kurde. Ja nie mogę uwierzyć, że taka współczesna europejska uczelnia tak totalnie daje dupy w takich prostych rzeczach. Jest po prostu... No, ludzie są niekompetentni, którzy się zajmują tym. No pewnie nie ma winnych. O, to jest świetny system, kiedy nie ma winnych. Każdy się zajmuje jakimś tam kawałkiem i robi tak dobrze, jak tylko potrafi, ale to w sumie i tak nie działa. No ale nikogo nie można winić, bo wszyscy pracują bardzo dobrze. Bardzo ciężko. Albo każdy siebie kryje, kurczę, nawzajem. Ogólnie na polibudzie system był do dupy. Jeżeli się to do dzisiaj nie zmieniło, to jest wstyd. Wstyd i hańba. Ale nie wiem, nie byłem, nie widziałem. Ale na samą myśl o tym po prostu się wkurzam. Ja bardzo rzadko się denerwuję, ale na myśl o tym, co się działo, wyrabiało na polibudzie z zapisami na przedmioty, z kolejkami do dziekanatu pod koniec semestru, to był po prostu dramat. I to, kurde, tak się nie powinno ludzi traktować. Jak tam. Czy czujesz się no life'em? No nie, no ja nie wypada, znaczy chciałbym, ale nie daję rady. No słuchajcie, ja mam rodzinę, która dosyć dobrze funkcjonuje, nie? Robię masę rzeczy i... Znaczy, na pewno się czuję nerdem, bo co do tego nie ma cienia wątpliwości. Nie. Czy będę chodził na wywiadówki do Mikołaja? Kurde, pewnie, że tak. O, ale będę się dobrze bawił. Najlepiej z kamerą iść. No ban! Ja bym to robił, powiedział, nagraj o tym vlogę. Znaczy mam nadzieję, że mój syn będzie się dobrze uczył i w ogóle i nie będzie problemów, zważywszy na stosunek mojej żony do nauki, to raczej nie będzie miał wyjścia i będzie się musiał dobrze uczyć. Natomiast strasznie lubię... Znaczy, ja generalnie pamiętam, jak to było, kiedy byłem uczniem i zdaję sobie sprawę, jak jest wiele niedociągnięć w systemie edukacji, w tym, jak nauczyciele podchodzą do młodych ludzi, w tym, jak uczą, nie? I wbrew pozorom, jak się zdarza taka sytuacja, że jest 30 osób w klasie i 28 ma mierny z matematyki na półrocze, no to jest gówniany nauczyciel i to się tego nie da przeskoczyć. Nie można powiedzieć, że 30 osób jest, wiesz, nie uczy się, nie? Nawet w zawodówkach takie statystyki nie mają miejsca, bo nawet tam zdarza się kilku orów, którzy się uczą. Więc... O nie, pierdziele, drzemka za kółkiem, 150 euro kary. Ciekawe, kto mi dał to. Odjechał do okna. Okej, to teraz jeszcze całkiem fajne pytanie. Wpływ deszczów monsunowych na bydło rogate. Nie, no to słuchajcie, musicie, to zależy, czy mamy na myśli włochate, czy krótkowłose, bo to jest bardzo zasadnicza sprawa.
Czyli jednym słowem precyzyjniejsze pytania, tak, poprosimy. Musicie, zdecydowanie. Zdecydowanie ta precyzja jest wręcz konieczna. Ej, Roku, masz coś do załadówki? No, męczyli mnie, byłem kotem, to mam. Chyba każdy, jak miał zespół szkół czy coś, to ta wodówka zawsze każdego męczyła. Tylko się tak utarło, że oni tam są bardziej tacy jacyś, nie wiem, nieokrzesani troszeczkę. Nawet jeżeli chodzi o męską stronę, bo... Nie, słuchaj, zawodówka to były dobre chłopaki. Potem mieliśmy chufiec pracy w tej samej szkole. To, o znaczy, Jezu. Mieliśmy dyrektora w szkole, który miał jakąś taką skłonność do jakby... Znaczy, były takie najgorsze szkoły, czy tam klasy, czy jakieś w ogóle takie... Znaczy, nie powiedziałbym, czy to wydział, ale takie jakby kierunki oświaty, których nikt nie chciał mieć u siebie w szkole, bo to no cóż, nie najlepiej świadczyło o szkole i zaniżało poziom. Generalnie zaniżało poziom. A my mieliśmy takiego dyrektora, który pod swoje skrzydła brał te wszystkie, wiesz, te wszystkie odrzucane społeczności. No to bardzo miłe było z jego strony. Ale w rezultacie nasza szkoła, technikum budowlane, to przez jakiś czas, były te zawodówki i okej, spoko. To oprócz tego, że mnie trochę chłopaki pomęczyli, to ja nie mam nic do nich, bo to jakby była tradycja, ale ten chufiec pracy to była katastrofa, serio. No ja wiem, że czasami różne sytuacje są w życiu i ktoś tam może trafić, ale ja opowiadałem o tym nieraz, oni dostali kiedyś banany. W ogóle to jest obraźliwe, żeby ludziom banany rozdawać, no naprawdę. Ale rozdali im banany i potem tymi skórkami od bananów całą szkołę udekorowali. To jest... Ale to było do przewidzenia. No. A najbardziej to, żeśmy się śmiali z nauczycieli z OHP, bo oni mieli też takich swoich specyficznych. I... Czekaj, mogę ci się wtrącić? No. Czy oni byli tacy przemilaśni strasznie? Nie, wiesz co, nie wiem, bo żeśmy się trzymali jakoś od nich z daleka, ale pamiętam, że dwa razy, że babka, dokładnie ta sama babka z OHP, wypieprzyła się na podwórku szkolnym i to była taka radosa. Tak, to było takie fajne. Nic się nie stało oczywiście, no ale... No nie wiem, jak o tym OHP powiedzieć, no to zawsze jest zawsze jest tak, że jeżeli ktoś tam wyląduje, to pewnie no inaczej być nie mogło, nie? Tam może nie miał wyjścia, no nie wiem, no na milion sposobów można sytuację ludzi tłumaczyć i to, że tam nie są w stanie przejść tam kilku klas podstawówki. I nie mówię tutaj, żeby się nabijać, tylko no ale tak czy inaczej, kiedy oni wszyscy już wylądowali razem, to tworzyli potworną gromadkę. To jest... Tak to już chyba jest. Że jeszcze pojedynczo, jak jednostki są przyzwoite, i to się zdarza bardzo często, i zarówno w różnych środowiskach, ale jak się zbiorą razem do kupy, to po prostu jest tragedia. Jakie trzy rzeczy wziąłbyś na bezludną wyspę? Te pytania są zawsze. Rzeczy? To muszą być rzeczy? A co, jakąś osobę byś wziął? No tą, Scarlett Johansson. Wyspa się nazywa bezludną z jakiegoś powodu. No jak jest bezludna wyspa, to ja tam nie mogę, to ja nie. Nie, to ty byś wtedy był bezludnym ludziem. Chodzi o poważną odpowiedź, czy nie? Ale no, możesz sobie jaja zrobić. Nie wiem, właśnie ja też nie jestem taki zabawny znowu. Teraz. Ja pierdziele, patrzcie co się stało na skrzyżowaniu. Stąd pochodzę, z północy. No po prostu patrzę na ten wypadek i chyba autobus nie wyrobił na zakręcie. Tylko nie wiem, czy on próbował tam wyrobić w ogóle, no i co teraz? Co to się stało, ja cię kręcę. Ja mi się wydaje, że muszę do Duisburgu jechać. Już wziąć obwodnicę, pojechać. I czekaj, co i tak będą stać, więc skończymy? Tak, to się już, to jest nie do naprawienia, to jest broken. Chcę przecisnąć jakoś. Oczywiście, jeszcze 400 euro za stłuczkę. Tylko dlatego, że chciałem pomóc. Chyba, że chciałeś wyjechać.
Nie no. Tylko lusterkiem żeś zahaczył, pierdziele, jakie 400 euro. Chorzy ludzie. Ja ci kręcę. Jakie trzy rzeczy byś wziął, czy zastanowiłeś się? Siekierę, łopatę i młotek. Bez sensu, prawdziwy nie? Prawdziwy gracz Minecrafta. Ja bym tam workbench sobie na twoje miejsce wziął. Nie no, przecież jakby jakieś drzewo, palemka rosła, tak to by sobie wykopał. Co jest, laweta jakaś? Co? No tak, jakieś wiozy tam, coś tam. Trzy przyczepy. Tak patrzę na to, nie mogę uwierzyć, że ci kierowcy... Strasznie realistycznie wygląda ta giera. W takich miejscach jak ta. Ja pierdzielę, nie uwierzycie, po drugiej stronie skrzyżowania dokładnie taka sama sytuacja jak przed chwilą tam. Autobus po prostu nie wyrobił na zakręcie, no what the fuck? Oh my god. Wow. To były fajne 800 euro rok. No muszę znowu go objechać, no przecież dramat jakiś. Teraz to musisz wszystkich objechać. No i czemu oni stoją? Ty jedź pierwszy. Nie, to niech pan jedzie pierwszy. Nie, pan ma pierwszeństwo, niech pan jedzie pierwszy. Nie, pan jedzie pierwszy. Ależ a może, nalegam. Niech pan jedzie pierwszy, ja poczekam. Ja też mam czas, proszę bardzo. A mnie się nie spieszy, niech pan jedzie. Nie dam rady kolesie objechać, to nie ma w ogóle szans. Ależ pan miły, ale z pana uprzejmości nie mogę skorzystać. Proszę jechać. No zrób tam grida jakiegoś. Prawą stroną też nie. Ja czy co to będzie? Oh fuck! Stłuknąłem go. Really fuck. A tak się starałem. No, 800 euro. No nie, i teraz pojechał. Patrz! I teraz zaczął jechać, kurde koleś. Jak już pan tak bardzo ładnie nalega, to pojadę. No widzisz, jesteś niecierpliwy i tyle. Ludzie mówią, że wystarczy escape i jeszcze raz escape. Serek cię chciał tak wjechać, kurczę, chamsko? Ja cię kręcę. Wisłostrada. 800 euro, kurde. W plecy. Na dwóch skrzyżowaniach. Ale cię pokasowali. Nie da się na przykład, nie wiem, zrestartować tej trasy, albo nie wiem... Włączyć i włączyć na nowo, żeby powiedzmy reset na drodze był? Ktoś mówi, że escape, żeby wcisnąć. Ale mi to nic nie daje, to jest wejście do menu i wyjście. Menu, wyjście, menu, wyjście. Czekajcie, na Grida 2 poczekam, aż Adam przyjdzie, bo samemu mi się nie chce jeździć. Bo on też potrafi zapraszać, ja jestem, słuchajcie, ja mam dwie lewe ręce. Znaczy, od czasu jak Adam ze mną współpracuje, to ja już totalnie, już tylko robię filmy. Jak trzeba coś pomyśleć, to już dzwonię, ej Adam, słuchaj, trzeba coś pomyśleć. Bez kitu, no. Ej Adam, co zrobić na obiad? Nie no, bez przesady. Ale w takich sprawach to już polegam na nim absolutnie. I tyle. To ja dam, gdzie są łyżeczki? Serio, ktoś mnie na mój czat specjalnie wywoła, żebym przeczytał jego pytanie. Rok, co dostanę, jak wykupię ci konto premium na YouTube? Okej. Serio, tylko po to? Ale... Jaki zawiedziony. Out of all... Ale, znaczy, a co to jest konto premium na YouTube? Na RedTube. Aha! Na RedTube? I co to da? No nie wiem, wiesz co, wydaje mi się, że tam są chyba jakieś filmy takie, wiesz, ekskluzyw, nie? No to mówiłem to jak na browsersach premium, boże, co za motorzy. Albo Full HD. Tylko, że Full wiesz, HD, tylko, macie, że, i lepsze tylko, aktorki. Tylko, że browsersy to nie jest przeglądarka filmów porno, tylko to jest, wiesz, ekskluzyw, nie? Dla płacących abonament, a RedTube to masz ogólnodostępny. Adam pisze, że jest.
No i że łyżeczki są w kuchni. W dolnej szufladzie po lewej stronie. Weźcie go, nie nakręcajcie, bo jeszcze pomyśli, że jest niezastąpiony. Nie wiedziałem, że jest. No dobra. To Adam, wbijaj na TeamSpeaka, czy coś. Jak się nazywa ta baba na YouTube, co ma duże cycki? Pewnie Hannah Minx. Słuchajcie, to nie można tak mówić, to jest uprzedmiotowienie kobiety. Chcemy opowiedzieć, jeżeli macie ochotę zapytać o nią, to mówcie, co to za dziewczyna, która robi takie fantastyczne programy o Japonii. Ale nie są ja o Japonii. Ja się na przykład jak to nie nauczyłem. Są? Ale są jej piersiach. Żub, jak ty uprzedmiotowiasz. Nie możesz tak patrzeć. Piersi źle, to jak powiedzieć? Bezpośrednio. Ja się na przykład nauczyłem, jak się mówi ten lis. Jak? To jest kitsune. No widzisz? Widzisz żub? Bo ona tak ładnie rysowała i tak bardzo pociągała tym mazakiem. I pokazuje na jednego tycka ki? I na drugiego tycka tsune. A później tak. Nie, jesteście okropni. Jesteście okropni. To jest dziewczyna, która ma do przekazania bardzo dużo wiedzy o świecie i żeby przekazać tą wiedzę, wykorzystuje rzeczy, które zwracają uwagę. I to bardzo dobrze, ja też to robię. Tak, no tak. No i nauczyłem się też, jak jest niebieski, aoi. A Nexus, widzę, ty się przy niej uczysz cały czas nowych rzeczy. Ja ci powiem, nabieram doświadczenia. Nikt tak nie uczy jak Hanna. Konnichiwa. To jest Hanna Minx przez X. To jest zdobywanie wiedzy przez odwrócenie uwagi. To jest bardzo cenna, jakby bardzo cenna i niewykryta jeszcze dziedzina edukacji. To tak jak w boksie się stosuje. Markujecie lewym, a walicie prawym. Czujecie? No to tak samo jest z Hanną Minx. Ona markuje lewym, wali prawym. Jezus, no i proszę, no. Nie, to jest tak jak ona nie wali Minx. Prawym. Myślisz o lewym, a patrzysz na prawy. Ja nic nie chcę mówić, ale Nexus to jest jedyna osoba, która się nauczyła tam słówek. Ja się nie nauczyłem, a starałem się. Serio? Co za kolesie? Czekaj, jest coś tam... Jinxie! No. This is Jinxie and my purse is Jinxie. Tak pokazują. Jeszcze piesek, który ma na imię Miu Miu, tak? Hello Miu Miu! Chodzi tam taki wielki. No, taki szkielecik uchodzący. No. Ja mówię, kurde, ten pies to ma dobrze. Nie, no, lepsze to są te... Szkoda, że go nie karmi. Hejo. Świetne pytanie. Świetne pytanie. Roku, czy od masturbacji się ślepnie? No, skoro możesz nadal pisać, to wygląda na to, że nie! Życie. O, kto tam coś pije ciekawego? Adam. Chyba zaraz zobaczę. Picie izotoniczne. Czyli Powerade. Nie. Paliwo tam kuje. Oshi, dokładnie Oshi. No Oshi wygrywać. Kurde, product placement, no ja... Nie, sorry, co nie tam, no. To ja reklamuję, zapłacili mi grube miliony. No a mi jeszcze przelewu nie zrobili, no ja... A już Adam widzę cię na billboardzie na dole, o. O Boże. Rotterdam, o jacie, jak ty daleko pojechałeś już ten... No, przejeżdżam przez sam... Aż... Zaraz, gdzie ja jadę? Czy ja jadę do Amsterdamu? Zaraz, nie. Jadę. Tak, będę wam... Nie będę, prawie wam... Red Light District. Boże, jak ja chciałem tam wejść z kamerą, ale się bałem, że mnie pobiją goryle, że mnie te dziewczyny rozszarpią. Powiedz szczerze, bałeś się żony, a nie... Nie, no co ty, nie. O Boże, by nie wiedziała. Ona ma luźne podejście do tego. Natomiast tamte dziewczyny były takie, tak z plastiku na maksa, tak idealne figury, przynajmniej te w tym Red Light. Znaczy spod skalpela, ale tak to wszystko takie równe. Po prostu takie wybrali. Ekskluzywne. Wiesz, jeszcze... Ktoś to musi powiedzieć. Męskie nasienie ponoć dobrze wpływa na cerę. O Jezu. Wy serio, kurczę. Tak, tego w kosmetyce używają. No to...
Podobno są maseczki nawet jakieś robione, no, one tak jakoś nazywają. What the fuck? What the fuck is wrong with you? Są cukry. To pomaga. Cukry proste. Dokładnie, aminokwasy i tak dalej. Serio. Ja pierdzielę. Próbowaliście? Nie, że próbowałem, tylko to jest naukowo udowodnione. Come on. Discovery Channel nie oglądacie, no kurde. Zresztą ktoś się spyta, to guano nietoperzy w kosmetykach, to też jest prawda? Tak, to jest prawda. No, a potem, tak, się... potem człowiek idzie do banku spermy, uważa, że coś tam zostawił dla potomności, a potem się okazuje, że ktoś z tego zrobił krem na przykład do twarzy, no i co? I potem, no i też dobrze. I potem to sprzedają. Zapłacili, to się nie interesuje. Udurowanemu koniu zębi się nie zagląda ponoć. Czyli to powinno być Nivea from men. O Boże. From men by men, tak? Ja wiem, że to jest specjalna seria kosmetyków dla gejów tam, tylko czekajcie. By men for men. To jak by gamers for... jak to było? From gamers. From gamers by gamers. By gamers? Nie, from gamers. From gamers, gamers by gamers. Nie. Dobra, musimy liczyć produkty, którym from żeśmy zrobili gamers, product no. placement. Chociaż nie wiem, czy Nivea byłaby szczęśliwa z tej reklamy. Na deal z Niveą nie mogę liczyć. A cały czas opowiadałem o tych kremach, że tam się pojawiają te trzy dziewczyny i one tak się cieszą, że przychodzi pan od pizzy i... Przychodzi pan od pizzy i potem... A nie, czekajcie, to nie ten film. Przychodzi pan sorry, nie no, lepiej wiesz, jakiś hydraulik na pewno. Ale wiesz co, potem człowiek ogląda takie filmy w młodym wieku, bo wiesz, te wszystkie filmy potem są te filmy są dostępne w internecie, nie? I potem młody człowiek takie coś ogląda i wybiera ścieżkę kariery, wiesz, hydraulik, pizzeria, bo myśli, że będzie szczęśliwy, nie? No, ale to nie tak, to no, nie ogląda tak się chłopaki. Lepsze, kurczę, wszyscy się śmieją, jak ktoś tam w środku tego spamu, kurde, śmiechu napisał, to zagra! Oplułem je! Dlaczego? Ktoś dlaczego poważny. Czas picia? Czekaj, wyciszę się. Albo umarł, albo się wyciszył. Żyję! O Boże! O, mam całą mokrą koszulkę! It's uncomfortably warm! Ktoś ci mówi, żebyś wycieraczki wyłączył. Aha, zużywam gumę. Nie, to... Znowu! Prysznij sobie, ci ślad został. Ja pierdzielę, zawsze to same gadki, ja pierniczę. O Boże, czekajcie, bo się poplułem cały, jest mieć koszulkę. O Jezu, się popłakałem się. A teraz patrz, a nie, już włączyłeś, kurwa. Ten znacznik tak się fajnie rozdał, wiesz, kurwa. Oj. Nie mogę. Kurde, mol, spociły mi się oczy, aż pieczę mnie wszystko. No, to jest nie. Zatrzymaj się. Oj, pojechałeś już, kurde. Czekaj. A co chodzi? Z tyłu fajny taki boiler był w stanie kształcić. To nie jest boiler, to jest specjalna dostawa.
Dobra, żyję. Jezus Maria, prawie mnie udusiliście, kurde, śmierć. O Jezu. No ty, Nexo, słuchaj, jak ty masz takie sytuacje, to ty musisz pić jeszcze przez rurkę. Wiesz, ja se piję, wygadacie gdzieś tam jakieś tych opryskanie sobie czy coś. To jest w ogóle chore, ja nie piję przez rurkę, uważam, że to jest zboczone. Ja słyszałem, że przez rurkę człowiek się szybciej upija, ale nie wiem, jak to prawie jest. Szybciej leci. Wiesz, to zależy, gdzie tą rurkę wsadzisz, nie? A to prawda, niestety. Nie, wiesz co? Flemi, coś w tym może być, bo... Że szybciej zostałem z jelit idzie do krwi. Nie, bierzesz większe łyki. Ale serio tak działa? Nie, słuchaj, bierzesz większe łyki i nawet tego nie czujesz. Spróbuj sobie gorącą herbatę wypić przez rurkę, zobaczysz o co chodzi. Serio. Aha, dobra, kumam, dobra. No. Jezus Maria, nie pijesz przy was. Ale dużo ludzi o gridzie pisze teraz. Dobra, ktoś to musiał powiedzieć. Ludzie z panem o gridzie. Aha, grid, dobra, zaraz przyłączę. Nie, słuchajcie, przy gridzie też jest zawsze masę śmiechu, bo... Wy wszyscy gracie? Znaczy ja gram. No ty Nexos grasz, Adam gra. Ja gram? Jak ja? Skąd ty wiesz, że ja gram? Nie, no w sensie, ja nie wiem, że ty to masz, nie? A. I on to ma. To jest dobre. Kuba i fajne hasło dało. To często widziałem na amerykańskim YouTube. Jak mama weszła do pokoju, to zmieniłem na porno, bo łatwiej było wytłumaczyć. I'm on that weird part of YouTube again.